czy rowerzyści mogą jeździć obok siebie. No właśnie, zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, tak, ale pod warunkiem, że taka jazda nie utrudnia ani nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Najważniejsza interpretacja mówi, że poruszający się rowerem powinni ułatwiać manewr wyprzedzania. Dlaczego więc rowerzyści tak chętnie jeżdżą parami? Powodów może być wiele i zapewne wszystkie są życiowe. Może to znajomi, którzy spotkali się przypadkiem. Może chcą porozmawiać tak, jak kierowca z pasażerem. Każdy z nas przecież zna takie sytuacje, dlatego warto podejść do nich z wyrozumiałością. W wielu przypadkach jazda parami daje wyraźny sygnał kierowcom samochodów, że nie dadzą rady wyprzedzić rowerzystów, gdy z naprzeciwka jedzie inny pojazd. Z kolei jazda gęsiego może kończyć się niebezpiecznym wyprzedzaniem na żyletkę, a minimalny odstęp to przecież 1 metr. Nic nie usprawiedliwia rowerzystów blokujących ulicę w mieście. Dla odmiany poza miastem, na mniej uczęszczanych drogach jazda parami to żaden kłopot. O wiele łatwiej wyprzedzić 14 rowerzystów w parach, bo zajmują 14 metrów drogi. Kiedy będą jechać gęsiego, zajmą aż 28 metrów. Dlatego najważniejsze to zachować zdrowy rozsądek i pomagać sobie nawzajem. Wyprzedzanie to i tak dość trudny manewr. Zresztą, zobaczcie sami. Zobacz, jak jeździć bezpiecznie po ulicy. Nasz kaskader znów jest w drodze. Tym razem jedzie obok drugiego rowerzysty. To naprawdę bez sensu, bo jest ich 2, a nie 20. Możesz się tak poruszać tylko w dużych grupach. Nie jedź w parach, także w korkach i na zakrętach. To przeszkadza innym. U nas wystąpił profesjonalny kaskader. Ty nim nie jesteś, więc na drodze kieruj się bezpieczeństwem. Zawsze po bezpiecznej stronie z wheelofcycling.pl.